Rzeczywiście grupa jest bardzo trudna. Wydaje mi się, że patrząc przez pryzmat pozostałych 9 grup, to kto wie, czy nie najsilniejsza. Niestety my się do tych fawertów nie zaliczamy, ale ponieważ im trudniejsza grupa, tym większy będzie, zdaje się, większa konfrontacja taka pomiędzy zespołami, które będą nawzajem sobie zabierać punkty, a więc jest szansa. Tym bardziej, że z tych 10 grup eliminacyjnych liderzy wychodzą bez żadnych komplikacji do dalszej fazy eliminacji, natomiast 4 zespoły jeszcze mają szansę z drugiego miejsca i biorąc pod uwagę to, że będziemy sobie nawzajem urywać punkty, jest szansa taką liczbę ich uzbierać, żeby w razie czego z drugiego miejsca postarać się o wyjście. Zdecydowanie Hiszpania. My mamy nieszczęście, nie tylko my, ale w ogóle inne roczniki reprezentacyjne polskich juniorów na to, że trafiamy Hiszpanów. Nie można składać oczywiście rąk i prosić o najmniejszy wymiar kary. Będziemy walczyć. Zaczynamy teoretycznie najsłabszym rywalem Liechtensteinem w czerwcu, a druga połowa roku wyjaśni, czy będziemy mieli szansę, czy nie. Eliminacje są o tyle bardzo istotne, że to są również eliminacje w przypadku awansu do finału Mistrzostw Europy i zajęcia odpowiedniego miejsca, to są jednocześnie eliminacje do turnieju olimpijskiego w Londynie 2012. Miło, że zawodnicy, którzy tam wyjechali, którzy albo tam się urodzili, mają podwójne obywatelstwo, serce dla nich bije dla Polaków i wiadomo, że jeszcze są dobrze wyszkoleni technicznie, bramy reprezentacji naszej są otwarte. No właśnie, co ciekawe, że oni zaczynają strzelać bramki w tej naszej ekstraklasie, więc okazuje się, że można, trzeba, nie należy stawiać na młodzież, wcale nie odbiegają poziomem umiejętności od tym zawodników bardziej doświadczonych. Jest szansa, im większa liczba tych zawodników będzie grała w podstawowych składach, że reprezentacja młodzieżowa będzie silniejsza.